Powinniśmy wszyscy dbać o Bałtyk, o rzeki, które do niego wpadają. Śmiem twierdzić, że od jakiegoś czasu to polscy rybacy są właściwie największą organizacją ekologiczną, której tak naprawdę najbardziej zależy na tym, aby dbać o zasoby Bałtyku, aby starczyły nam na jak najdłużej. Realizowaliśmy projekty z organizacjami ekologicznymi, na przykład usuwania z dna Bałtyku utraconych narzędzi połowowych, tak zwanych sieci widm. Realizujemy właściwie w tej chwili projekt dotyczący uzyskania certyfikatu zrównoważonego rybołówstwa przez organizację MSC. Staramy się o takie certyfikaty dla naszych ryb bałtyckich. No i w końcu najnowsze nasze dziecko, czyli programy edukacyjne naturalnie bałtyckie, w których chcemy pokazać Polakom, pokazać naszym rodakom, że nawet najmniejsza zmiana naszych codziennych przyzwyczajeń może wpłynąć na to, jak wygląda i na jak długo starczy nam Bałtyk. Każdy z nas może przyczynić się do tego, aby Bałtyk chronić. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że 99,7% całej powierzchni Polski znajduje się w zlewni Bałtyku, co oznacza, że tak naprawdę nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy w Polsce, ale mamy wpływ na Bałtyk. Czy jesteśmy w Gdańsku, czy jesteśmy w Warszawie, w Krakowie, czy we Wrocławiu. Wszystko, na przykład to, co wylejemy na ziemię, wyrzucimy na ziemię, docelowo może do Bałtyku spłynąć i ten Bałtyk zanieczyścić. Generujemy bardzo dużo odpadów, szczególnie plastikowych, które w dużej mierze docelowo trafiają do wód, więc musimy pamiętać o tym, żeby kupować jak najmniej jednorazowych produktów, kupować produkty, które pochodzą z recyklingu albo mogą być poddane recyklingowi. To też jest bardzo istotne. Ważne jest też to, abyśmy pamiętali o tym, aby nie wyrzucać żadnych produktów, które nie powinny trafić do kanalizacji, na przykład do toalety czy do zlewu. To są zarówno leki, jak i wszelkiego innego rodzaju produkty higieniczne. Dużą korzyścią dla Bałtyku jest kupowanie produktów pochodzących z upraw ekologicznych, ponieważ takie uprawy nie są nawożone w sposób, który jest niedobry dla środowiska. Dlatego też kupowanie produktów ekologicznych poprawia stan Bałtyku. No i na pewno kupowanie także produktów pochodzących ze zrównoważonych połowów, czyli certyfikowanych. Standard zrównoważonego rybołówstwa MSC jest to trzon naszego programu i wyznacza on zasady, jakimi powinny kierować się rybołówstwa, które chcą poławiać w sposób zrównoważony, czyli taki, żeby nie zagrażać ekosystemom morskim. Przystąpienie polskich rybaków do programu MSC, do certyfikacji, będzie takim dowodem na to, że faktycznie wszyscy poławiający na Bałtyku, którzy uzyskali ten certyfikat, poławiają ryby w sposób zrównoważony, bezpieczny dla naszego akwenu. Nasze bałtyckie ryby są bardziej ekologiczne niż te pochodzące z odległych akwenów, z odległych łowisk, przez to, że są lokalne, przez to, że ich transport jest zdecydowanie krótszy, przez co emitowany jest dużo mniejszy ślad, pozostawiany dużo mniejszy ślad węglowy.